Województwo śląskie szykuje się na najgorsze i zabezpiecza dla mieszkańców jodek potasu. Powodów do paniki nie ma, bo zagrożenie radiacyjne w Polsce jest bliskie zeru. Jednak w obliczu toczących się walk w rejonie zaporowskiej elektrowni atomowej działania prewencyjne są konieczne. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wojewoda śląski przygotował dawki dla 6,5 miliona mieszkańców województwa. Wszystkie tabletki już w ubiegłym tygodniu zostały zadysponowane do powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej i od kilku dni są już redystrybuowane na niższe poziomy, na poziom zarządzania kryzysowego w powiatach. Powiaty redystrybują już w poszczególnych gminach, tak aby do tego ostatniego, przedostatniego tak naprawdę miejsca sukcesywnie mogły trafić. Jedynym z pierwszych miast, które ruszyło z kampanią informacyjną, jest Czeladź. Do wiadomości publicznej podano lokalizację kilkunastu punktów, gdzie po wystąpieniu zagrożenia będzie można zgłosić się po jodek potasu. Te punkty na ten moment nie działają. Informacja, która pojawiła się w naszych miejskich mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej, miała przede wszystkim na celu, aby pokazać mieszkańcom, gdzie te punkty będą zlokalizowane w przypadku, gdyby do takiej sytuacji, gdy wystąpi konieczność pobrania tabletki, doszło. Tak? Jak wszyscy wiemy, przyjęcie jodku potasu jest skuteczne tylko wtedy, kiedy dojdzie do niego w określonej okresie czasowym. Bo faktycznie w momencie wystąpienia skażenia radioaktywnego, aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek powinno się przyjąć najlepiej w ciągu 2 godzin od otrzymania komunikatu. Endokrynolodzy zapewniają, że przyjęcie jodku do 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania wciąż zapewnia ochronę. Jodek potasu to jest po prostu zwykły mikroelement, to jest substancja, która jest wykorzystywana do produkcji hormonów tarczycy, po prostu. I dzięki tym hormonom, które wpływają na najróżniejsze rzeczy, ale przede wszystkim na metabolizm, tutaj na utrzymanie termogenezy, to są te podstawowe mechanizmy działania, które dzięki którym zawdzięczamy nasze normalne funkcjonowanie. Dlatego specjaliści endokrynolodzy alarmują, żeby jodku potasu nie stosować profilaktycznie na własną rękę i bez konsultacji z lekarzem. Każdy, kto stosuje lek niepotrzebnie, naraża się na wystąpienie najróżniejszych chorób tarczycy, a w szczególności jej nadczynności. Ponadto metabolizm jodku trwa maksymalnie kilka dni, zatem zapobiegawcze jego stosowanie nie przyniesie efektów.